I witam się z Wami z kolejną recenzją opowieści z Jorvik. Jest to seria Star Stable pani Heleny Dahlgren i książeczka jest od wydawnictwa Znak Emoticon. To jest bodajże część czwarta tego wszystkiego. Ja z tego wszystkiego pominęłam część trzecią, mam też, będę ją czytała, ale no jakoś tak, nie wiem, no uwiodła mnie ta sztywna okładka i mówię, nie, no muszę najpierw poznać po prostu tą historię. I może zacznę od cytatu. Ponieważ choć fikcyjne światy są cudowne, bez ludzi dookoła, jesteśmy nikim. Słuchajcie, opowieści z Jorvik są naprawdę wspaniałym dopełnieniem właśnie tutaj trzech wcześniejszych historii. Mówię trzech, chociaż mam na myśli dwóch, bo ja znam akurat na razie dwie. I przedstawia nam tutaj takie cztery historie powiedziane z perspektywy czterech jeźdźców. Każda opowieść jest właśnie niczym taki otwarty pamiętnik, zdradzający tajemnice poprzednich części. Są niezwykle ciekawe i przejmujące właśnie o czymś takim tajemniczym, takim nienamacalnym. I powiem Wam, że każdą z tych opowieści odebrałam jakoś tak inaczej. Był nacisk na zupełnie inne odczucia, jak się je czytało. No i czułam, jakby właśnie była tutaj taka tęsknota za kimś, kto nieuchronnie ich opuścił. To właśnie było w tej pierwszej historii. Czułam, jakbym przechadzała się nad niebem, poznawała pewne obrazy i myśli, no których bohaterka no nie mogła powiedzieć na głos. Płynęłam wraz z jej historią, by poznać sekret tej tęsknoty i symbolikę, no która towarzyszy jej właśnie już od pierwszej części Star Stable. I jeszcze jedno chciałam Wam powiedzieć, że przejmująca była tutaj też ostatnia część, gdzie właśnie początkowo ja odczuwałam takie jakby zdziwienie, a potem ogromne wzruszenie, bo było w niej zaznaczone, że nigdy nie jest za późno na naprawienie swoich błędów. Czasem możemy kogoś niewyobrażalnie mocno skrzywdzić, no i gdy w porę się nie pamiętamy, nasza szansa niestety przepadnie. Tutaj historia jest taką o miłości, właśnie o utraconych chwilach, o bólu, który gdzieś tam nagromadzony sprawia, że no, tęsknimy za tym, co było. Tu mam jeszcze jeden cytat dla Was. Niektóre blizny nie są powierzchowne. Zagnieżdżają się głęboko w sercu. Nigdy się nie goją. Nie całkiem, ale można z nimi żyć. Słuchajcie, ja bym z chęcią zdradziła Wam wszystkie historie tu w niej zawarte, ale nie mogę tego oczywiście zrobić. Niemniej jednak zachęcam Was, żebyście właśnie ją poznali, bo chociaż to jest bajka dla dzieci powyżej 9 roku życia, no to powiem Wam, że ja sama dostrzegłam właśnie w niej taką jakby naukę, przesłanie. Bo powieść przyciągnęła mnie jak taka magia, którą odczujecie właśnie czytając ją. Wiecie, wewnątrz mamy bardzo klimatyczne obrazki. Chciałabym przejść troszeczkę może do nich dalej, które naprawdę uzmysławiają i sprawiają, że ten klimat w tej książce jest taki, jak właśnie historie, które automatycznie są w tym momencie przekazywane i pokazywane. Odkryją w nas takie dziecko i wydaje mi się, że chyba każdy z nas w głębi serca gdzieś tam jest tym dzieckiem, jest kimś, kto chciałby mieć coś, chciałby się móc nie przejmować niczym, no ale niestety tak się nie da, bo życie dorosłych no nie jest usłane różami. Powiem Wam, że autorka tutaj przekazała nam coś takiego jakby nieosiągalnego, czego wcześniej człowiek normalnie nie docenia. I ja jej za to przesyłam pokłony. No a wydawcy Znak Emoticon podziękowania za pomoc w poznaniu tej historii, bo gdyby nie oni, gdyby nie ta propozycja, nie poznałabym tak pięknych książek, tak magicznych, takich cudownych, naprawdę o dobroci, o miłości, o przyjacielskości, o tym, że warto na kimś polegać, że warto kogoś takiego mieć i warto kimś takim dla kogoś innego się stać. To jest po prostu piękne. Piękne, śliczne i cudowne. Dobra, a ja będę się zabierała za tom trzeci, bo chciałabym wiedzieć właśnie, dlaczego to jest tak? Chociaż tu mamy zdradzone cztery historie, to powiem Wam, że po części pierwszej i drugiej było tutaj coś właśnie dopowiedziane, dlaczego się stało tak, a nie inaczej. No ale części trzeciej nie znam ze swojej głupoty, ale ją zaraz nadrobię i powiem Wam wtedy coś więcej. Niemniej jednak strasznie mi się spodobała. No była po prostu mega. Tamta nie ma takiej sztywnej okładki. A tym jak zobaczę, mówię, nie, idziesz na pierwszy rzut. Po prostu jesteś piękna. Dobra, ja się z Wami już żegnam, bo się za bardzo rozmarzyłam. Za późno jest. Okej, to do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!